Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o filtrach cząstek stałych, tak zwanych DPF-ach, znienawidzonych DPF-ach w samochodach marki BMW czy też Mini. Moje zdanie na temat DPF-a jest takie, że jest to na tyle element bezobsługowy, że ja nie usuwam tego. Jak trzeba wyprać, to trzeba wyprać. Tak jak trzeba wymienić olej, to go po prostu wymieniam. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o obsługę filtrów, diagnozowanie i dbanie o nie, to już macie wymienione dwa rozwiązania, które tak naprawdę są najlepsze na rynku i pozwolą Wam naprawdę fajnie kontrolować i dbać o DPF-y, żeby odwlec ten moment prania, albo jeśli już coś jest nie tak z autem, szybko to zdiagnozować. Ten film jest podzielony na trzy części, gdzie zobaczycie serię E i wczesną F, gdzie wypalanie może się tylko odbyć w ruchu miejskim. Dalej późniejszą serię F i G, gdzie możecie wywołać to w ruchu miejskim bądź też na postoju i jak sobie z tym wszystkim radzi Wimertu. Ale zaczynamy w tym momencie od isty i przyjmujemy tutaj serię, że to jest seria E i wcześniejsza F. Czy jest jakiś moment podziału? To wszystko zależy od sterownika, co on obsługuje, w którym momencie został wydany, więc nie da się powiedzieć, że jakaś konkretna seria tutaj ma przestój, albo tak działa, albo inaczej. Trzeba podłączyć do isty i dopiero się wtedy to okaże. Jeśli wiecie, jak się podłączyć, nie wiecie, jak się podłączyć do isty, zapraszam do moich poprzednich filmów. Po podłączeniu się do auta zobaczycie drzewko sterowników, szukacie słów albo literek DDE. Klikacie na nie, zaznaczacie i w dolnym lewej części ekranu klikacie na wywołaj SG. Ja to niefortunnie zakryłem. Przechodzicie do zapytań diagnostycznych, filtr DPF, odpytaj stan i widzicie podstawowe dane na temat waszego filtra DPF. Ciśnienie wydechowe, czyli tak zwane to, co podaje wam czujnik ciśnienia wstecznego, kiedy była ostatnia regeneracja, ile ty kilometrów temu, jaka jest teraz temperatura spalin. Jakie jest ciśnienie w common railu? No naprawdę podstawowe rzeczy na temat tego, jak wasz samochód pracuje, jak się zachowuje filtr DPF. Tutaj, czy zwolniona regeneracja jest, czy są warunki, czy jest żądanie regeneracji, bo możecie zażądać regeneracji, ale dopóki samochód nie będzie spełniał warunków, nie wiem, rozgrzany nie będzie miał paliwa, to ona po prostu tutaj nie zwolni, nie uruchomi procedury wypalania DPF. Tutaj się skupię przez chwilę na czujniku ciśnienia wstecznego, który jest przed DPF-em, który tak naprawdę na czym bazuje sterownik silnika, kiedy rozpocząć wypalanie DPF. W nowszych autach jest procedura cała, która, czy nie wiem, spisuje tutaj te milibary, jak ja sobie dodaję gazu, to widzicie, to rośnie. Możecie to sami spisać, zobaczyć sobie, jak to wygląda, ale generalnie mierzy się wtedy przy 1000, przy 2000, 3000, 4000 obrotach, jakie są wartości milibarów, i tam w każdy z tych, dla tych wartości jest podany przedział, w którym uważa się, że filtr DPF jest drożny. Przy, nie wiem, tam 4000, jeśli jest powyżej 200 milibarów, no to jest zapchany. Przy, nie wiem, 3000, jak jest powyżej 170, to jest zapchany. I tak dalej, i tak dalej. Jak sobie przejdziemy do przetwarzania pojazdu funkcji strukturalnych, napęd, sterownik silnika i filtr cząstek stałych, to tutaj możecie zarejestrować wymianę filtra cząstek stałych albo jeśli był wyprany. Druga funkcja diagnostyczna to jest żądanie, czyli tutaj wysyłamy do auta, znaczy wskazane jest brak mocy, żądanie wypalania DPF-u. Ja sobie jeszcze odczytałem stan regeneracji, to już co widzieliśmy na poprzednim ekranie. I Stasia się mnie pyta, czy chcę. Pierwszy warunek, muszę mieć więcej niż 10 litrów paliwa. Wyłączam zapłon na chwilę, wyjmuję też kluczyk ze stacyjki, czekam 30 sekund, wkładam. Nastąpiła prośba o regenerację. I teraz dwie ważne rzeczy, bo wszyscy mówią, jeźdź na autostradę 200 na godzinę, ciśnij, spoko, ale to jest to jakiś sposób, ale to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o prędkość obrotową silnika diesla, żeby ona była w przedziale 2,5-3,5 tysiąca obrotów, bo wtedy spaliny są najgorętsze. I jak tutaj też ISTA Wam wskazuje, 20 minut, co najmniej 60 na godzinę. Autostrada czy droga szybkiego ruchu jest temu idealna, bo nie macie świateł, kontynuujecie tą jazdę płynnie, możecie zakończyć to wypalanie jak najszybciej. Więc uczulam na to,
Nie musi to być autostrada. Możecie to zrobić, nie wiem, na drodze, nawet w mieście w późniejszych godzinach wieczornych, gdzie po prostu będziecie mogli spokojnie przejechać przez 20 minut, rozpędzając się tam do 60 na 70 na trójce i wypalać ten filtr. Żeby była jasność, podkreślę to. Te same funkcje dotyczą serii G i późniejszych F, tylko że tutaj różnica, która następuje, że w tych autach można wymusić wypalanie DPF-a na postoju, więc nigdzie nie musicie jechać. On sam sobie zarządzi pracą silnika, obrotami na tyle, żeby podnieść temperaturę spalin i cały czas sprawdzać, czy już filtr jest drożny i wypalony. Tutaj mamy na tapecie, co to jest, G30. Znowu podłączyliśmy się do autka, idziemy do drzewka sterowników, jeśli chcemy popatrzeć, co się tam dzieje, jak to wygląda. Ale to już przerobiliśmy na poprzednim filmie, więc tutaj będziemy raczej przechodzić od razu do przetworzania pojazdu i wywołania regeneracji filtra DPF. Tak jak mówię, tu nie ma potrzeby poruszania się, jeśli nie chcecie. Też można to wykonać w ruchu miejskim. Więc dokładnie ta sama procedura. Macie tutaj też rejestrację wymiany, jak w przypadku serii F, czy wczesnej serii F czy E. I pod spodem macie zalecenie, instrukcję diagnostyczną, która pozwoli Wam wywołać regenerację. Więc wybieramy to. Czekamy chwilę. I tu już mamy troszkę bardziej zaawansowane możliwości spojrzenia, co tutaj przedstawia nam miejsce. Nowszy sterownik, nowsze funkcje do niej wykonane przez BMW, więc zaraz ujrzycie, że ten widok jest po prostu lepiej przedstawiony, ale de facto pokazuje to samo, co widzieliśmy w pierwszej części tego filmu. To pomijamy, bo jesteśmy na Enecie tym razem. To nie ma, że te błędy nie mają żadnego większego znaczenia. I podobne rzeczy, jak widzieliśmy w poprzedniej części, możemy sobie sprawdzić status regeneracji. No i tutaj jest fajnie wszystko już pokazane w tabelkę, jakie są temperatury, co się dzieje, ile mamy. Auto chwilowe jest zgaszone, więc zasięg, jaka jest temperatura płynu chłodniczego. To samo, co widzieliśmy w poprzednim filmie, tylko pokazane już w formie tabelek, ale to tylko tak informacyjnie, bo chcemy przeprowadzić regenerację, czyli tutaj tą opcję wybierając, wymuszamy na aucie pracę wypalanie DPF-a. I tutaj macie pierwsze. Czynność trwa już nie 20 minut przy 60 na godzinę, tylko na postoju do 50 minut i składa się z 18 etapów, jak to auto pracuje. No oczywiście nie stawiajcie tego auta w wysokiej, wysuszonej trawie albo przy czymś, co może łatwo się zająć, bo wydech się naprawdę rozgrzewa i też to, co z niego wylatuje, jest naprawdę gorąco, więc jak są jakieś, nie wiem, dzieciaki czy zwierzęta, lepiej to auto gdzieś odstawić tak, żeby nie było do niego dostępu przez młodszych członków społeczeństwa, jak i zwierzaki. Zgłaszamy chęć rozpoczęcia wypalania i później przechodzimy przez te wszystkie etapy. Później sam samochód sobie zarządza tym, co widzi wedle parametrów i dobiera, ile etapów chce przejść. Tutaj zakończymy na temat serii G i później F. Przejdziemy do Beamer Tool'a. Ja tutaj nie nagrywałem nic specjalnego, ale pokażę Wam ze strony Beamer Tool'a, jak to wszystko działa, bo w każdym aucie zachowuje się to bardzo podobnie. Więc zaczynamy. To zaczniemy od kilku ważnych informacji na temat Beamer Tool'a. Pierwsze co, to jej deweloperem jest Polak. Sama aplikacja kosztuje chyba tam 70, nie wiem, może teraz inflacja, no przyjmijmy to, że do 100 zł chyba. I warto ją naprawdę zakupić, jeśli macie auto z silnikiem diesla. Jest to aplikacja tylko i wyłącznie na Androidy.
i łączy się z samochodem za pomocą Bluetooth, którą wpina się do ABD. Możecie kupić przejściówkę, kartę sieciową USB, jakie tam macie w telefonie na RJ45, korzystać z Zeneta, czy też w niektórych autach przy zakupie przejściówki USB na to, co macie na port, który macie w telefonie, na USB, a żeby podpiąć katekana, też to fajnie działa. Ja nie nagrywałem, tak jak już wspomniałem, tego w samochodzie. Tutaj jest bardzo fajnie to wszystko pokazane. Ja odpalę zwiastun i przeprowadzę Was przez niego. Auto, znaczy tutaj odpalicie sobie to na Androidzie, ja wywalę dźwięk. Połączycie się z samochodem, ustawicie swoje połączenie. Wymieniłem sposoby, jak możecie to zrobić. Aplikacja jest oczywiście w języku polskim. Ale dlaczego jest super? Bo jest niesamowicie prosta, a zarazem posiada bardzo wiele funkcji. Pierwsze co, live data, czyli logi. Możecie sobie wybrać, co chcecie badać. W przypadku Isty macie to na monitorze, ciężko na to patrzeć. Tutaj macie to na telefonie, myślę, że każdy z nas ma jakiś tam uchwyt na telefon i wsadzacie to i widzicie, jakie jest ciśnienie, jakie jest napięcie na sondzie labda, jakie jest otwarcie tego sterownika, turbiny. Możecie też odczytywać błędy. Te błędy nie są tak ładnie opisane, nie pozwala się z nimi za wiele zrobić, ale możecie je odczytać i usunąć. Przechodząc do funkcji, która nas najbardziej interesuje, może macie DPF. Widzicie, jaka jest temperatura, kiedy, jaka jest oszacowana wartość sadzy. I możecie też z poziomu tego tula wywołać wypalanie DPF-a. Tutaj następna bardzo fajna funkcja, gdzie sprawdzicie sobie korekcję wtrysków i wartości porównania, czego się spodziewa, czego żąda sterownik, a co w zasadzie naprawdę się dzieje. No, czyli tutaj mówimy o przepływkach, bardzo fajnie się to sprawdza. No i macie niektóre, w zależności od auta, jak tutaj autor pokazuje też na filmie, możecie przymykać, wyczyścić sobie dane dotyczące adaptacji skrzyni biegów, można też sobie skorygować, jak się otwiera EGR. Sporo funkcji, których tak naprawdę ciężko szukać wszystkich naraz w iście. Tutaj macie podane najważniejszą esencję i za 90 zł ciężko mi sobie wyobrazić coś, co można fajniejszego mieć, żeby, nie wiem, gdziekolwiek jesteście albo cały czas macie wpięty adapter Bluetooth do samochodu, sprawdzacie, gdzie tylko coś się dzieje, od razu o tym wiecie, możecie zobaczyć, podejrzeć, co się dzieje. Więc Beamer Tool to jest dla mnie aplikacja, która niczego nie udaje. Robi to, co musi. Nie jest ładna, jest funkcjonalna, prosta i naprawdę pomaga w mojej opinii, myślę, że w opinii wielu użytkowników, którym też poleciłem to oprogramowanie, ten program na Androida, pozwala naprawdę reagować na jakiekolwiek problemy z ich samochodami znacznie wcześniej i też je diagnozować. Więc teraz przechodząc powoli do podsumowania. To zaczynamy. Kto jest zwycięzcą? Odpowiedź jest prosta. To zależy, co chcecie zrobić. Beamer Tool jest rewelacyjny, jeśli chodzi do codziennej obsługi auta, odczytywanie błędów, usuwanie ich, nie diagnozowanie na podstawie Beamer Toola, tylko usuwanie, sprawdzanie DPF-a, wywoływanie pewnych funkcji, sprawdzenie korekcji wtryskiwaczy. Macie wszystko pod ręką. Klikacie jeden przycisk i to działa bezproblemowo. Z Istą no nie będziecie tachać codziennie komputera, patrzeć się w niego. Oczywiście Ista ma też funkcję, że przejedziecie się, ona to cały czas loguje i później możecie to odczytać. No niemniej jednak zajmuje to więcej czasu, jest to mniej poręczne. Z Beamer Toolem macie to wszystko w zasięgu ręki, więc zależy, co chcecie robić. Dla mnie to są dwa najlepsze programy, jakie możecie mieć. Jeden jest mobilny, jeden jest stacjonarny na komputery, ale moim zdaniem warto mieć oba. Tymczasem trzymajcie.